Podopieczni Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu mieli okazję do pierwszej oceny nowej siedziby. 10 na 10. Na liczne udogodnienia uwagę zwróciła m.in. 15-letnia Nikola. No jest mega wielka zmiana niż wcześniej, no bo ta wcześniej placówka, co tutaj była, była trochę mniejsza i trochę było mało miejsca. Jedalnia też była mała, ledwo co się mieściliśmy. W ramach inwestycji wartej blisko 19 milionów złotych przy placu Jana 13 powstało także pierwsze w Śląskiem Regionalne Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jakie to jest ważne i potrzebne, żeby te dzieci, które są pokrzywdzone w jakimś stopniu przez los, nie tylko tak rodzinnie, ale też zdrowotnie, mogły zostać w miejscu, które jest dla nich przyjazne. Teraz do Bytomia trafiać będą dzieci z całego województwa, odebrane rodzicom w ramach interwencji. W przyszłości w regionie ma powstać więcej takich miejsc. Te przypadki są bardzo różne, chociażby ten z Bytomia, gdzie w jednym mieszkaniu było 8 no, może być osób przebywających, 3 dzieci i bym powiedziała w strasznych po prostu warunkach, więc to są interwencje zazwyczaj całych rodzin, czyli wszystkich dzieci, które zabezpieczamy właśnie tutaj w naszym ośrodku. Niestety, dlatego że coraz więcej mamy interwencji. Obecnie przebywa tu 26 podopiecznych. Oprócz komfortowych pokoi czy przyjaznych przestrzeni wspólnych, wchodzący w pełnoletniość będą mogli skorzystać m.in. ze specjalnego mieszkania treningowego, które ma pomóc w uzyskaniu stabilności społecznej. Dzieciaki zasługują na wszystko, co najlepsze, więc teraz będą mieli warunki. Kadry mamy w placówce bardzo dobrą, wykwalifikowaną, zaangażowaną bardzo, więc możemy stworzyć dzieciom naprawdę najlepsze z możliwych warunków. Ale mimo to cały czas poszukujemy rodzin zastępczych dla naszych dzieciaków, poszukujemy przede wszystkim rodzin adopcyjnych, bo tak uważamy, że no rodzina jest najważniejsza. Więc jeżeli tylko dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, to naszym głównym celem jest znaleźć mu rodzinę adopcyjną. W Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu od 2021 roku udało się przeprowadzić aż 11 skutecznych procesów adopcyjnych. Jedno z dzieci wróciło nawet do biologicznej matki. Nowa przestrzeń powstała w miejscu dawnej placówki opiekuńczo-wychowawczej Szansa dla Dziecka. Wszystkie prace związane z modernizacją udało się zakończyć w terminie. W tym miejscu zawsze niesiono pomoc dzieciom. Był też ośrodek adopcyjny szukający nowych domów, a dzisiaj po tej przemianie, po tej inwestycji bez wątpienia zwiększa swoje możliwości. Warto podkreślić, że to właśnie unijne pieniądze pozwalają zwiększać te możliwości w tym miejscu, ale jak i w wielu innych miejscach w Bytomiu.